Na ile obraz bogacza przebierającego się za samotnego mściciela może pokrywać się z obrazem współczesnych multimiliarderów, którzy angażując się w ekscentryczne projekty budują swój obraz jako zbawców ludzkości? Przy okazji premiery najnowszego filmu o Batmanie przyjrzyjmy się zatem, jak bogacze pokroju Elona Muska czy Jeffa Bezosa, mówiąc o działaniu dla dobra świata, mają na myśli akurat projekty karmiące przy okazji ich własne ego oraz temu, czy i na ile postacie pokroju Batmana poprawiają sytuację zwykłych ludzi. Dlaczego niby dobroczynny miliarder miałby się przebierać za nietoperza i bić złych klaunów? Czy nie zrobiłby więcej dobrego, udzielając się charytatywnie, inwestując w czystą energię lub rozwój leku na raka? Czy ogromne środki angażowane na nowe gadżety dla człowieka nietoperza nie mogłyby zostać lepiej spożytkowane w bardziej przyziemny sposób? Można by postawić tezę, że Batman, podobnie jak prawdziwi miliarderzy, bardziej dba o heroiczny projekt napędzający jego własne ego niż o samą dobroczynność. Batman to nie tylko twardo strzegący życia ponury dziwak w przebraniu. Jest także poniekąd portretem i twardą krytyką samozachwycających się miliarderów i ich fantazji o bohaterstwie. Prawdziwi bogacze przekazują oczywiście nieraz ogromne kwoty na cele charytatywne, jednak po pierwsze zwykle robią to poprzez własne fundacje, gdzie nadal kontrolują pieniądze i otrzymują wiele ulg podatkowych, a po drugie na przykład Jeff Bezos i Elon Musk przekazali mniej niż 1% swojego majątku w ciągu całego życia na cele dobroczynne. Spośród 400 miliarderów przebadanych przez Forbesa tylko 19 przekazało 10% lub więcej swojego majątku. Prawdziwi miliarderzy nie przebierają się też przy tym za strażników walczących z przestępczością na ulicach, ale lubią przeznaczać ogromne sumy na głośne projekty. Zarówno Bezos, jak i Musk intensywnie inwestują w technologie kosmiczne, a ich ostatecznym celem jest budowa miasta na Marsie lub kolonii na orbicie okołoziemskiej. Musk i Bezos twierdzą, że wydają pieniądze na kosmos dla dobra ludzkości, abyśmy mogli śnić o wielkich marzeniach i porzucić planetę, gdy już wypełnimy ocean plastikiem, a niebo dwutlenkiem węgla, niczym banda maniakalnych złych szaleńców dążących do autodestrukcji. Można mieć jednak wątpliwości, czy istotnym czynnikiem angażowania się w to nie jest też budowanie własnego wizerunku jako bohaterów gatunku ludzkiego. Potrzeba udowodnienia, że jest się super sprawczym, że osobiście można sięgnąć po coś, co wcześniej nikomu się nie udało. To chyba całkiem dobrze opisuje Bruce'a Wayne'a. Batman co prawda nie wyrusza w kosmos, ale buduje mnóstwo niesamowitych zabawek technicznych od batrangów przez batmobile aż po statki kosmiczne. A potem używa tych zabawek, by uczynić z siebie bohatera. Herosa będącego symbolem i dającego nadzieję. Wysiadywanie na posiedzeniach zarządu i dawanie komuś pieniędzy jest nudne, nie daje adrenaliny i nie przynosi sławy. Ale wykorzystywanie swoich miliardów, by stać się bohaterem, wydaje się być czymś spektakularnym i niesamowitym. Można sobie łatwo wyobrazić Bruce'a Wayne'a czytającego nagłówki o nietoperzu z zadowolonym z siebie uśmiechem, który jest znany Elonowi Muskowi i Jeffowi Bezosowi, gdy myślą o rządzeniu swoimi koloniami na Marsie. Są jednak głosy, że istnieją znacznie lepsze sposoby pożytkowania majątku dla dobra ludzkości. Jakiś czas temu mogliśmy obserwować na Twitterze ciekawą wymianę. Prezes World Food Program zarzucał Elonowi Muskowi, że 2% jego majątku mogłoby zakończyć głód na świecie. W odpowiedzi jednak miliarder oświadczył, że jeśli ONZ będzie w stanie wyjaśnić i rozpisać, jak 6 miliardów dolarów mogłoby rozwiązać problem głodu, to sprzeda on akcję Tesli i zrobi to. W odpowiedzi ONZ zasadniczo przyznało, że rzeczywiście nie zakończyłoby to głodu na świecie, ale taka kwota mogłaby realnie ulżyć w tym problemie. I rzeczywiście rozpisało szczegółowo, jak 6,6 miliarda wystarczyłoby na pokrycie kosztów jedzenia dla najbardziej potrzebujących, a także na system voucherów stymulujący przy okazji lokalnych producentów oraz na koszty transportu, administracji i ogólnie logistyki całego tego przedsięwzięcia przez cały 2022 rok. Co realnie ulżyłoby 42 milionom ludzi cierpiących głód w 43 krajach. Według ONZ da się to zrobić. I dodajmy, że nie jest to jałowa pomoc, którą trzeba by ciągnąć w nieskończoność. Problem głodu na świecie jest od kilkudziesięciu lat skutecznie zażegnywany i szacowano, że współczesne inicjatywy całkowicie go zakończą do 2030 roku. Choć zaznaczmy, że ostatnie lata kryzysu ekonomicznego i pandemii najpewniej to opóźnią. Niemniej jednak można by argumentować, że jeśli miliarderzy chcą wydawać pieniądze na pomoc ludzkości, to ulżenie milionom ludzi na ostatniej prostej walki z głodem na świecie byłoby dobrym na to sposobem. Choć ewidentnie jest to mniej ekstrawaganckie i mniej prestiżowe niż realizowanie projektów z pogranicza science fiction.
Miliarderzy też lubią fantazje o wzmocnieniu swojej dotychczasowej pozycji. A ponieważ są miliarderami, mogą te fantazje realizować niezależnie od tego, jak głupie, samolubne czy bezproduktywne by się one nie wydawały. Tak więc owszem, może się wydawać nieco niedorzeczne, że miliarder decyduje się na wykorzystanie swoich ogromnych zasobów do walki z przestępczością na ulicach i bicia psychicznie chorych ludzi aż do utraty przytomności, ale bycie miliarderem oznacza, że możesz robić dowolnie niedorzeczne rzeczy, a ludzie będą cię za to podziwiać. Batman przeznacza ogromne środki na przebieranie się za nietoperza, a w naszym świecie wielu bogaczy kupuje zespoły sportowe albo korporacje medialne dla podnoszenia własnego prestiżu. Co stwarza obraz ludzi owszem niezwykłych i z wielkimi osiągnięciami, ale także silnie skupionych i przejętych kwestią własnego wizerunku, a do tego wyalienowanych od reszty świata i problemów przeciętnego człowieka. Podobną wizję dostajemy w najnowszym Batmanie reżyserowanym przez Matta Reevesa. W kolejnej inkarnacji Mrocznego Rycerza miliarder jest wyobcowanym samotnikiem, wątpiącym w sens swojej misji, ale kontynuujący ją, gdyż nie potrafi inaczej funkcjonować. Dopiero pod koniec filmu uświadamia sobie, że oprócz sprawowania figury karzącego ojca, może także dawać nadzieję uciśnionym. Ale poza przeistoczeniem się w symbol nie zmienia to właściwie nic. To nadal samotny mściciel, który ratując niewinnych w jednej dzielnicy, nie może uratować od napaści innych obywateli na drugim końcu miasta. Co niejako potwierdza tragizm samego mściciela, który w sensie psychologicznym jest nadal dzieckiem niepogodzonym z niesprawiedliwością, jaka spotkała jego i jaka dotyka wszystkich. Można zatem zadać pytanie, czy Batmanowi w rzeczywistości nie zależy tak naprawdę na zachowaniu statusu quo w Gotham, ponieważ bez niego straciłby sens życia i utraciłby jedyny skuteczny sposób na rozładowywanie u siebie agresji? Być może czasami nie chodzi o to, by złapać królika, tylko by ciągle za nim biec. Można spotkać się przy tym z argumentem, że Batman swoją wyjątkowością w istocie napędza konflikty w Gotham i tylko pogarsza sprawę z przestępczością. A superłotrzy być może są wręcz inspirowani i popychani do działania przez samoistnienie zamaskowanego mściciela. Warto jednak przytoczyć tu jeden z odcinków serialu animowanego o Batmanie, w którym nienawidząca Batmana prokurator musi wystąpić w roli obrońcy człowieka nietoperza, oskarżonego o bycie źródłem przestępczości w Gotham, dochodząc ostatecznie do wniosku, że złoczyńcy w mieście już byli źli przed przybyciem Batmana, a jego pojawienie się dodało co najwyżej do ich arsenału kilka sztuczek oraz dało im pretekst do przemocy, ale jej źródłem są ich własne motywacje. Ostatecznie nawet sędzia Joker uznaje Batmana za niewinnego. Sami spapraliśmy swoje własne życie. Po czym dodaje jednak, ale ponieważ wszyscy jesteśmy podli, zepsuci i zdeprawowani, to i tak cię zniszczymy. Zauważmy jednak, że wyjątkowość Batmana może rodzić też problemy. Co widać doskonale w filmie Mroczny Rycerz. Joker, grany przez Heatha Ledgera, może być postrzegany jako bezpośrednia konsekwencja wojny Batmana z przestępczością. Ponieważ Batman w zasadzie zlikwidował całą tradycyjną przestępczość w Gotham, powstaje radykalna, karykaturalna reakcja w postaci szalonego klauna. Można powiedzieć, że ile dobrego by nie zrobili miliarderzy, to postacie takie jak Bezos i Musk stają się jednocześnie ikonami świata ogromnych nierówności i wytwarzają nieraz karykaturalne i unikalne dla kapitalizmu problemy takie jak nadmiar dóbr i na przykład masowe niszczenie pełnoprawnych produktów przez Amazona, które opisywaliśmy w jednym z poprzednich odcinków. Z drugiej jednak strony zauważmy, że w fabule komiksów i filmów Batman realizuje swoje powołanie, bo nikt inny nie dałby temu rady. Bruce wierzy, że jeśli on tego nie zrobi, to nikt inny się tego nie podejmie i że miasto Gotham potrzebuje jego osobiście. I zauważmy też, że miliarderzy, tacy jak wspomnieni Bezos i Musk, są jednymi z nielicznych ludzi, którzy pchają dziś do przodu choćby rozwój podboju kosmosu. Jeśli uważamy, że ekspansja w tym kierunku jest ludzkości potrzebna, to być może faktycznie nikt poza ekscentrycznymi miliarderami nas tam nie zaprowadzi. A brak zamaskowanych dziwaków z przerośniętym ego sprawiłby jedynie zajęcie tej sfery przez superzłoczyńców. Przypomnijmy, że kolejnym podmiotem, który obiecuje kolonizację Marsa, jest totalitarny reżim Chin. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.